uchwała na 184 wykładzie i cyklu podróżne bliskie i dalekie. Bardzo miło, że mogę Państwu przedstawić znaną postać, najpewniej w większości z Państwa, pana Artura Walczuka, gościa specjalnego. Gościa, który był uczestnikiem z wielu misji pokojowych, więc muszę szczegóły sobie przygotować, bo nie zapamiętam wszystkich informacji. Dziś Państwu przedstawię misję pokojową ONZ-u w Liberii, w Afryce Zachodniej. Natomiast pan Artur jest doświadczonym policjantem, doskonale włada kilkoma językami, w tym trochę też po czesku. W dyskusji mogą go Państwo spytać o jego służbę w Kosowie. Udział w szkoleniu sił policyjnych w Unii Europejskiej, w szkole żandarmerii francuskiej, albo o dwukrotne delegowanie do Liberii właśnie. Pracował także na granicy Gruzji i Osetii oraz Abchazji. Sierżant sztabowy. Stanie spoczynku. Pan Artur Walczuk był wielokrotnie odznaczany, między innymi przez Organizację Narodów Zjednoczonych, medalem za służbę dla pokoju. Pan Artur jest autorem kilku pozycji naukowych i poglądowo-naukowych dotyczących udziału policji w operacjach pokojowych oraz bezpieczeństwa. Na co dzień pełni służbę na stanowisku policjanta? No to nie jest nie, to już nie akurat. Dobra, to jest emerytem, który nam z wielką przyjemnością dla mnie i dla Państwa, mam nadzieję, opowie właśnie o Liberii. Dzisiaj tylko o Liberii, a potem już się okaże. Dziękuję Państwu i życzę przyjemnych razem. Dzień dobry Państwu, witam wszystkich znajomych. Generalnie to jest tak, że większość, ja znam większość z Was, niektórzy z Was się znają między sobą, ale niekoniecznie, bo mamy tutaj przedstawicieli harcerzy, Wojska Polskiego, Wojska i Strzelców. Mamy mało czasu, mamy tylko godzinkę, więc tytułem wstępu powiem tylko o tej charakterystyce policyjnej, bo jest to takie dość niezwykłe w Polsce. Nie wiem, jak to wygląda w Czechach, w Polsce z misjami pokojowymi nie kojarzy się wojsko. Oprócz tego, co jest związane z wojskiem, w misjach pokojowych biorą udział przedstawiciele Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, czyli Policja, Straż Graniczna i od 2 lat istnieje prawna możliwość, żeby wysyłać również funkcjonariuszy Służby Więziennej, ale z tego, co wiem, to jeszcze się taka osoba nie zdarzyła, która wyjechała na misję z Służby Więziennej. Jeśli chodzi o policję, to my bierzemy udział w operacjach pokojowych od 1993 roku i do roku 2003 w zasadzie pełniliśmy służbę tylko na terenie byłej Jugosławii, a potem mieliśmy epizod w Azji, w Afganistanie, tak samo byliśmy równocześnie z żołnierzami, ale nie w ramach tej samej misji, bo oni byli w ramach misji ISAF, a my byliśmy w ramach EUPOL Afganistan, ale praktycznie mieszkali w tych samych bazach, tylko inny łańcuch dowodzenia. Misje policyjne od misji wojskowych się znacznie różnią. To chciałbym bardzo mocno podkreślić. Więc jak będziemy o tej misji opowiadać w Liberii, zrobimy to w telegraficznym skrócie, to chciałbym, żebyście nie kojarzyli tego w żaden sposób z wojskiem, bo to wszystko, te wszystkie wyobrażenia, które większość z Państwa ma na temat misji, biorą się najczęściej z maseczek albo z filmów. Nasze misje tak nie wyglądają, ponieważ większość z nas nie mieszka w żadnych bazach, nie prowadzimy działań wojennych, policja nie jest od tego. Nawet nie mamy tego wyposażenia ani uzbrojenia. W policji są dwa rodzaje misji. Jest jednostka specjalna polskiej policji w Kosowie i to jest podobne do misji wojskowych, bo tam jest jednostka, która jest skoszarowana, jest uzbrojona, są warty, są wieżyczki wartownicze, checkpointy i wszystko to, co kojarzycie z filmu o wojsku. Ale ta jednostka, nawet w nomenklaturze wojskowej, nie jest jednostką lekkiej piechoty, bo ona po prostu nie ma żadnego uzbrojenia poza wyposażeniem osobistym. Nie ma żadnej wartości bojowej praktycznie, jako jednostka wojskowa. Natomiast jeśli chodzi o zagadnienia policyjne, to taka jednostka się sprawdza. Oprócz jednostki są jeszcze eksperci policyjni. W polskiej nomenklaturze, co wynika z prawa, ekspert policyjny może być też nazywany obserwatorem pokojowym, ale my tego zwrotu unikaliśmy, dlatego że jest to mylne, bo tak samo się nazywają żołnierze, obserwatorzy pokojowi. Więc większość mojej służby zagranicznej wiązała się z tym, że byłem ekspertem policyjnym.
ale powiem wam tak jakby poza konkursem, że ta nazwa też jest nieszczęśliwa, ponieważ ekspert w policji jest to też określenie jednego ze stanowisk służbowych. Więc jak ktoś jest niezorientowany i tam gdzieś doczytał, że byłem ekspertem, to każdy, ty jesteś majorem. Mówię, no nie, jestem sierżantem, bo ja byłem ekspertem, ale policyjnym misjonarzem. No, takie są różnego rodzaju niedopowiedzenia z tego tytułu. Większość mojej służby to była... Większość mojej służby wyglądało tak jak w Polsce. Ja nie mieszkałem w koszarach w zasadzie. Mieszkałem między ludnością cywilną. Te miejsca, w których myśmy mieszkali, one są, czy to było w Gruzji, czy to było w Afryce, to jest to samo praktycznie, to są pewne wymogi bezpieczeństwa, które mieszkanie musi spełnić, żeby w nim mógł mieszkać ekspert policyjny. Ale nie są to koszary, nie są to koszary. Tak więc teraz przejdziemy do prezentacji. W trakcie prezentacji opowiem Państwu, czym tam się zajmowaliśmy. A warto wiedzieć, dlatego że to jest jedna z niewielu misji ONZ zakończonych sukcesem. Większość niestety misji ONZ się nie kończy sukcesem, to się akurat udało. Zrobimy to dość szybko, bo czasu mamy mało. Jak możemy, to jeszcze pokażę wam dwa filmiki, które mają też swoją historię i które są warte zobaczenia. Tu na tle gra muzyczka, jest to przebój napisany nie przez Liberyjczyka, tylko piosenkarza z Sierra Leone, a dotyczy on Liberii, to będzie nam tu grało w tle. Jest to w sumie jedna z dwóch piosenek o Liberii, bo w kulturze masowej Liberia w zasadzie jest znana tylko dzięki tej piosence oraz dzięki Michaelowi Jacksonowi, który napisał piosenkę Liberian Girl. A ponadto Liberia pojawia się w dwóch filmach. Szczególnie jeden jest bardzo znany, z Nicolasem Cage'em, Pan życia i śmierci, a drugi jest mniej znany, ale jest ciekawszy, to jest John Wściekły Pies. Zatoka Gwinejska. Liberia tutaj, Zatoka Gwinejska jest tutaj. Cały ten rejon Afryki Zachodniej w Europie raczej jest słabo kojarzony, ponieważ to nie są miejscowości, to nie są kraje zbyt turystyczne. To raczej jest kojarzone z wojnami. Tutaj doszło do szeregu wojen, głównie o minerały, o diamenty. Stolicą jest Monrovia. Nazwa Monrovia pochodzi od nazwiska jednego z prezydentów USA. I tak jak mówiłem, Liberia leży nad Zatoką Gwinejską, nad Oceanem Atlantyckim. Tutaj graniczy Sierra Leone, Gwineą, Wybrzeżem Kości Słoniowej. Sierra Leone, Gwinea są angielskojęzyczne, Wybrzeże Kości Słoniowej jest frankofońskie. Generalnie nie ma tam granic takich, jakie my znamy. Ciągle panie Marcinie, bo już mam wpadł. Po prostu to jest dżungla. Afryka Zachodnia to nie jest ta Afryka, którą znamy z powieści Sienkiewicza. Tam nie ma piasku. Generalnie jest tam nadmiar wody. To jest po prostu jedna wielka kałuża. Jeśli chodzi o takie porównania statystyczne, to co jest charakterystyczne, to jest bardzo rzadkie zaludnienie Liberii, dlatego że większość Liberii to jest po prostu las tropikalny. Większość ludności Liberii z tych biednych 4,5 miliona mieszka w stolicy z Monrovii. Tutaj te dane się zmieniają, dlatego że Liberia się bardzo gwałtownie rozwija. Jeśli chodzi o historię, to o tym jeszcze wspomnę później, to Liberia niegdyś była jednym z najbogatszych krajów Afryki, dzięki temu, że posiadali bardzo wysokiej jakości rudę żelaza. Niestety później z uwagi na załamanie na światowych giełdach cen tej rudy żelaza, Liberia bardzo podupadła. Natomiast w momencie, gdy wkraczały tam siły ONZ w 2003 roku, Liberia była uznana za coś takiego, co w politologii określa się jako państwo upadłe. To było państwo, które nie miało atrybutów państwa. Nie było armii, nie było policji, nie mieli nawet PKB. PKB było zero. Historia Liberii jest bardzo ciekawa, ja nie będę omawiał, bo nie mam na to czasu, bo czas nas goni, natomiast wspomnę tylko, że są tylko dwa państwa na świecie, afrykańskie, inaczej, w których dominują czarnoskórzy, które nigdy nie były koloniami. Jednym z tych państw jest właśnie Liberia.
Cała egzystencja Liberii opiera się o taką ideę, aby uwolnionych amerykańskich niewolników można było odesłać do ich rodzinnych stron, czyli do Afryki. No i ci, którzy chcieli wrócić, potomkowie niewolników, zostali zapakowani na statki i wysłani do Afryki. Towarzystwo, amerykańskie towarzystwo kolonizacyjne, które jest organizacją religijną, wykupiło część Afryki Zachodniej od miejscowych plemion. No i trafili tam, byli właśnie niewolnicy. Dodatkowo jeszcze trafili tam niewolnicy z Konga, których uwolniono, uwolniła ich amerykańska marynarka wojenna. Gdy ich transportowano z tego Konga do innych krajów jako niewolników, zostali uwolnieni i też ich wysłano do Monrovii, do Liberii. Do teraz zresztą jedna z większych dzielnic nazywa się miasto Kongo, Kongo Town. Konstytucja została napisana na jednym z amerykańskich uniwersytetów. Generalnie, jak tam zobaczycie później flagi, to Liberia kopiuje Amerykę we wszystkim, oni się uważają zresztą za Amerykanów, za 50. stan. No wiemy, że z 51, bo 50 to jest Polska, oni są zaraz za nami. Tutaj warto zwrócić uwagę na tą datę i tą datę. To jest uchwalenie konstytucji, ale pierwsze prawa wyborcze dla autochtonów dopiero 100 lat później. Liberia po dziś dzień jest przykładem jednego z najbardziej rasistowskich krajów na świecie. Mimo tego, że są murzynami. Dlatego, że ci, którzy przyjechali z Ameryki, podporządkowali sobie tych miejscowych. Dopiero 100 lat później oni uzyskali jakiekolwiek prawa wyborcze. W 1980 roku doszło do przewrotu wojskowego. Ten przewrót wojskowy był efektem właśnie jakby zubożenia gwałtownego Liberii, ponieważ oni się opierali o tę rudę żelazną, o której mówiłem, oraz o produkcję kauczuku. Drzewa kauczukowe mają to do siebie, że co kilka lat trzeba je wyciąć, żeby wyrosły nowe, bo ich okres używalności się kończy i to się niestety zbiegło w czasie, czyli dwa te kryzysy uderzyły w tym samym momencie. Jeszcze do tego prezydent Tubman chciał. No to był taki człowiek myślący bardzo przyszłościowo. Chciał uniezależnić Liberię od Amerykanów i wykonał zwrot na wschód. To się związało właśnie z jednocześnie z tym zubożeniem Liberii. No i siły sprawcze spowodowały, że doszło do przewrotu wojskowego pod przewodnictwem starszego sierżanta Samuela Dowu, który został szefem rządu. Potem doszło do pierwszej wojny domowej, interwencja wojsk ECOWAS. ECOWAS to jest taka unia ekonomiczna państw Europy, Afryki Zachodniej. Główną siłę tam odgrywa Nigeria. W 93-97 wysłano misję ONZ UNOMIL. To O jest tutaj istotne, bo to była misja obserwacyjna. Oni zostali wysłani po to, żeby obserwować proces wyborów prezydenckich. Ten pan jest dość znany, występuje w kulturze masowej, siedzi aktualnie w więzieniu i będzie siedział do końca życia. Jego syn również jest oskarżany za zbrodnie wojenne, ale nie w Liberii, tylko na terenie Sierra Leone, ponieważ nigdy nie powołano Trybunału do spraw zbrodni w Liberii, więc bym sądził inny Trybunał. Tutaj druga wojna, ECOMOC, to też te siły ECOWAS-u i ECOMOG-u, bo ECOWAS to jest organizacja tak jak Unia Europejska, natomiast ECOMOG to są siły zbrojne. Oni tam byli dość długo, byli kiepsko zorganizowani, walczyli z nimi partyzanci, generalnie z tymi partyzantami przegrywali, bardzo duże straty ponieśli, szczególnie Nigeryjczycy, ale też dochodziło tam do takich aktów grabieży, to było takie wojsko generalnie niezbytnie zdyscyplinowane. Zresztą Liberyjczycy po dziś dzień ten skrót tłumaczą jako every car or moving object gone, czyli każdy samochód i ruchomy obiekt został skradziony, nie? Odszedł. Tu jest początek UNMIL-u, jak widzicie te nazwy są podobne. One są na tyle podobne, że do ostatniego dnia misji, naszej misji, nasi włodarze tłumaczyli nam, że jesteśmy na misji obserwacyjnej, bo ktoś się pomylił, jak tworzyli kontynent w 2003 roku, pisarz się pomylił i dopisał obserwacyjna i tak zostało. Mimo tego, że tej obserwacyjnej już nie było od tylu lat, to nas ciągle wysyłają misję obserwacyjną, która skończyła się w 1997 roku. I do dzisiaj w opracowaniach i wszystkich dokumentach policyjnych ciągle tam jest ta misja obserwacyjna. Tutaj to jest warte podkreślenia. Pierwsza kobieta prezydent w Afryce, Ellen Sirleaf, ona do dzisiaj żyje. Dwie tury wygrała. No i już tam nie mogła później startować, więc przestała startować. W 2018 roku pan George został prezydentem, to jest były piłkarz, najbardziej wytytułowany czarnoskóry piłkarz na świecie.
zrobił sobie taką... On startował dwa razy, w pierwszych wyborach Syrii go pokonała, natomiast w roku 2011, natomiast brakowało mu elokwencji, brakowało mu wykształcenia, brakowało mu doświadczenia, więc on skończył studia na takiej uczelni, no, typu Wyższa Szkoła Turystyki w Żywcu. Jak były te wybory, to ja byłem ich świadkiem, bo z powodu tych wyborów tam byłem generalnie, więc ja słyszałem jego jakby programu wyborczego. Język liberyjski to jest taki angielski, dla Anglika niezrozumiały, ale George był niezrozumiały nawet dla Liberyjczyków, nie? Także tam jego wykształcenie to chyba trochę nie poszło, nie? No i nasz mandat zgasł ostatniego marca i ja byłem w ostatniej grupie, która wyjechała. Ostatniego marca wylatywaliśmy. I tak, ja służyłem w komórce, która nazywała się FPU Coordination Office. Czy w ogóle powinienem zacząć od tego, że ja tam byłem dwa razy. Pierwszy raz byłem w roku 2009 przez rok, a potem zostałem wysłany w 2016 na 3 miesiące, ale się to zamieniło na prawie 2 lata. Gdy byłem tam pierwszy raz, byłem doradcą liberyjskiej jednostki antyterrorystycznej policji. I generalnie tam to był ciężki okres dla Liberii, oni walczyli wtedy z terrorem kryminalnym, a my byliśmy pięścią. Bo liberyjska policja była nieuzbrojona, posiadali 6 pistoletów marki Beretta. Taki oddział tu posiadał anti-robber unit. No i z uwagi na to, że tam ta przestępczość kryminalna była straszna, a podstawowym narzędziem przestępczości była maczeta. Nie brałem maczety tutaj ze sobą z uwagi na to, że w Czechach nie wiedziałem, czy to tu mogę wziąć. A mógłbym się po prostu moim językiem polskim nie wytłumaczyć, dlaczego mam maczetę w bagażniku. Ta maczeta to jest po prostu zabójcze urządzenie. Jest bardzo powszechne w Afryce, bo oni tym karczują wszystko. Są dwa rodzaje maczet. Jeden są do gałęzi, drugie są do trawy, ale dwa są zabójcze. No i Rada Bezpieczeństwa ONZ zgodziła się na to, żeby Liberia zakupiła pewien ograniczony arsenał w postaci karabinków, pistoletów maszynowych i pistoletów. Stworzona jednostka antyterrorystyczna, ona się nazywa ERU, Emergency Response Unit. I trzeba było mieć zdrowego instruktora do szkolenia i do nadzoru. Mieliśmy komórkę szkoleniową, ja byłem w komórce nadzoru, także przez rok pełniłem służbę w nocy z tymi miejscowymi policjantami, tak, i myśmy sukcesywnie niszczyli terror kryminalny i odnieśliśmy sukces, ponieważ terror kryminalny został wycięty niemalże do zera. Gdy drugi raz byłem w Liberii, to trafiłem do komórki koordynacyjnej oddziałów zwartych policji. Po angielsku jest to FPU, Foreign Police Unit. To jest istotne, ponieważ gdy tutaj z kolegą Mariuszem byliśmy wcześniej w takim samym oddziale polskim, to wtedy to się nazywało Special Police Unit. Ale później na drodze ewolucji te nazwy pozmieniano i oddziały SPU, takiego z jakich myśmy byli z Mariuszem tutaj, przeformowano na FPU, czyli oddziały, po polsku oddziały zwarte policji. Oddział zwarty policji ONZ to jest tarcza. To jest tarcza. One mają tylko dwa zadania. Chronić infrastrukturę misji, chronić personel misji. I to działało przez wiele lat. Wszystko było fajnie, pisano raporty, wszystko super, chociaż nic super nie było. Natomiast w 2018 roku zderzyliśmy się z problemem, ponieważ to miały być pierwsze wybory zupełnie niezależne od ONZ. Bo wcześniej, jak ta właśnie pani Syrii wygrywała wybory, to opozycja zawsze mówiła, że te wybory były sfałszowane, bo ONZ tłumaczał palce, a nam było na rękę, żeby ona to wygrała, bo ona była byłym prezesem Banku Światowego. Więc z uwagi na to, że mandat misji się kończył, Rada Bezpieczeństwa ONZ podjęła decyzję, że te wybory będą zupełnie niezależne od ONZ. Natomiast wybory w Afryce to jest punkt zapalny zawsze, zawsze, więc spodziewaliśmy się, że dojdzie do wojny domowej. No, niestety o takich rzeczach jak uzbrojenie i ilość tych policjantów tutaj decydowali urzędnicy. I spodziewaliśmy się, że będziemy musieli walczyć w środku miasta, milionowego miasta, o gęstej zabudowie. Będziemy musieli doprowadzić do tego, żeby nasi pracownicy misji dotarli do rejonów koncentracji, czyli musielibyśmy wejść do tego miasta, znaleźć gościa, nie ma ulic, nie ma nazw, nie ma numerów, bo tam nic nie ma, nawet prądu nie ma. I potem trzeba takie osoby przewieźć do punktów zbornych i tam się trzeba bronić do momentu, gdy przyleci po nas odsiecz. Ten plan był nierealny, tego się nie dało zrobić po prostu fizycznie, to jest niemożliwe, nie? Tutaj nawet jakby przyszedł nawet nasz szef sztabu, który ma mózg poprzek, jest genialny, nie da się takiej operacji zaplanować. Ponieważ dysponowaliśmy zbyt małymi siłami, bo nas ograniczyli, zostawili nam 3 oddziały, potem jeden zabrali. Misja liczyła 12 tysięcy ludzi,
rozrzuconych po różnych punktach. Ci policjanci nigdy nie byli szkoleni według jednego scenariusza, według jednego regulaminu. Nie mieliśmy łączności, każdy działał na swojej łączności. Myśmy się w ogóle nie słyszeli między sobą. No i z uwagi na to, że te problemy narastały, wymieniono nam komendanta głównego policji ONZ i przyszedł pierwszy policjant, który nie był politykiem i dał nam to zadanie, że w ciągu roku mieliśmy zorganizować, żeby byli gotowi do tego, żeby się bić. Więc stworzyliśmy projekt 6-punktowy i ten projekt to jest największe nasze, to jest nasze cudowne dziecko, nie? Dlatego, że teraz, 3 lata po zakończeniu misji, według tego projektu szkolą się wszystkie oddziały na świecie. I powiem nieskromnie, będę tak powiedzieć skromnym, że byłem autorem tego pomysłu i byłem autorem każdej części tego planu. Dlatego, że mieliśmy bardzo fajną komórkę, bardzo kreatywną, bo mieliśmy chłopaka z Nepalu, który był doświadczony, jeśli chodzi o walkę z tłumem za pomocą bambusa, bo oni tam tego używają. Mieliśmy Ukraińca z Gwardii Narodowej Ukraińskiej. Mieliśmy kolegę ze Szwecji, który tam był szefem komórki C3. Komórka C3 to jest komórka, która zajmuje się dowodzeniem. Communication, control i coś tam jeszcze. U nas też to istnieje jako dowódca operacyjny w Polsce. W policji, w wojsku wygląda inaczej. Więc bardzo fajny okres. I tutaj w kilku słowach powiem, o co chodzi. Trzeba było zgrać te oddziały, żeby używały tej samej taktyki, żebyśmy mogli po prostu wykonywać zadania wspólnie, wymieszani. Jak już te 2 oddziały zgraliśmy, bo nam Hindusów zabrali po drodze, zostali tylko Chińczycy i zostali Nigeryjczycy, to trzeba było miejscową policję przeszkolić w ten sposób, żeby oni wiedzieli, jakiej taktyki będziemy używać. Bo ci ludzie szkolili się 18 lat pod okiem najlepszych ekspertów na świecie i dalej nic nie umieli. Coś tam umieli, ale te ich umiejętności były słabe. I teraz, żeby w ciągu roku ich przeszkolić na tą naszą taktykę, to było niemożliwe, więc stwierdziliśmy, że zrobimy wspólne ćwiczenia tylko po to, żeby oni wiedzieli, jak nasza taktyka wygląda, żeby oni się mogli do tego dołączyć. W czytowym okresie podlegało mojemu dowództwu 2 oddziały specjalne ONZ, właśnie Chińczycy, którzy tu są, i Nigeryjczycy, którzy tu się chowają, i 6 tysięcy miejscowych policjantów, takich jakby oddziałów prewencji. I to było fajne, bo oni wszyscy byli na jedną komendę, nie? To był w ogóle ten projekt, to jest CRC, to był Crowd and Riot Control, to co u nas się nazywa musztrą policyjną po polsku. To był przeogromny sukces, ponieważ po raz pierwszy okazało się, że można wyszkolić oddziały według jednej musztry. Bo wiecie, Chińczycy mówią świetnie po chińsku, nie? Nigeryjczycy mają język urzędowy angielski, ale oni między sobą rozmawiają w swoich językach plemiennych, bo nie wszyscy ten angielski znają. No, mój angielski jest nieczytelny nawet dla Polaków, a co dopiero dla Nigeryjczyków. I teraz to wszystko powodowało, że nawet nie było jak wydać komendy, nie? I taki problem trzeba było rozstrzygać na bieżąco, ale nam się udało. Tu z tyłu to jest hotel Afryka, niegdyś największy hotel w Afryce. Aktualnie wygląda tak, ale nie został zniszczony, tylko po prostu został rozgrabiony. To są ćwiczenia zgrywające. Tutaj ja nie będę się rozwodził, bo nie mam na to czasu, ale wszystkie te elementy, te ustawienia, takie detale, które dla was nie mają żadnego znaczenia, tak naprawdę one trzeba wiele godzin, żeby się w tym wyszkolić. Nie? Ci policjanci byli szkoleni w sposób taki, powiedziałbym, brutalny, bo nie było taryfy ulgowej, wszyscy się szkolili w pełnym sprzęcie, czyli kamizelki kuloodporne, ile to waży, możecie sprawdzić, bo to jest oryginalna moja kamizelka z Liberii, na tym kamizelki sprzętowe, broń, apteczki, picie, gaśnice itd. itd. Każdy element tego szyku ma swoje znaczenie i każdy policjant musi się tego nauczyć. To nie jest jakby robione zdjęcie pod publikę, bo w trakcie ćwiczeń mieliśmy dużo strat. Ludzie mdleli z wysiłku, właśnie w tych kamizelek kuloodpornych głównie i od gazu tlenkowego. Liberia, jest pora sucha, pora deszczowa, nie ma jesieni, nie ma wiosny, więc albo toniemy w wodzie, albo po prostu umieramy z pragnienia. Warunki były ciężkie. Druga część naszego programu to poszukiwanie i ratowanie. To było najtrudniejsze. Bo to była taka trochę misja nie do wykonania. Tu z tyłu to jest ukraiński oddział lotniczy, Ukrainian Aviation Unit. Z nimi się szkolić na helikopterach, dlatego że do samej Monrovii
Gdybyśmy musieli wydobywać sample naszych pracowników, to mogliśmy wejść albo wjechać, natomiast jeżeli ktoś był poza nadrobią, to tam mogliśmy tylko dolecieć helikopterem. Ale jak dolecimy tym helikopterem, będziemy uzbrojeni i bezpieczni, to jeszcze musimy się nauczyć, jak z tego helikoptera wysiąść, żeby się nie zabić. I jak tam potem wprowadzić ludzi, albo wnieść na noszach, gdy będą ranni. No i musieliśmy się nauczyć taktyki, która dla nas była nowa, bo to taktyka wojskowa, policja tego nie używa. Szkoli nas Ukraińcy, którzy przyjechali z Donbasu i z Ługańska. To jest w ogóle ciekawe, bo on mówił bardzo dobrze po rosyjsku. On mówił bardzo dobrze po chińsku, ale też po angielsku mówił. No i ja mu tłumaczyłem z rosyjskiego na angielski, nie? I były takie momenty, że ja mówiąc, nawet jak przyjechałem do domu, to ja to powiem jako żart, ale to nie jest żart. I to nie jest tak jak z Polakami, którzy mieszkają w Niemczech. Ja w pewnym momencie do mojej żony powiedziałem, żeby schowała to do duchowki, nie? I moja żona się patrzy na mnie, to jest duchowka, jak piekarnik, nie? Po prostu tak często mówiliśmy w tych językach, że się po prostu pogubiliśmy w pewnym momencie. Tutaj też był ciekawy problem logistyczny. To jest podstawowa broń chińska, model 95, na pociski 5,7 mm. A to jest podstawowa broń nigeryjska, czyli w ługarskich kałach o kalibrze 7,62x39, nie? To są już dwa różne kalibry. To sobie wyobraźcie, jak wyglądała logistyka w ogóle, nie? A to jest ciekawe, bo to jest chiński pistolet, ale na nabój parabelu. A to był mój szef, Markus, a to właśnie szwedzką lotnicę 3 szwedzkiej, o której mówiłem. Patrolowanie. Mieliśmy dwa rodzaje patroli. Patrolowaliśmy, w sumie to trzy. Patrolowaliśmy Monrovię, patrolowaliśmy Bush, Long Range Patrol. Tak wygląda droga, to jest droga krajowa, taka nasza SK. On tutaj cały czas jest, on tu udrażnia, nie? Udrażnia, a jak udrożni, to potem tu przypina się mu łańcuch i on ciągnie samochody na łańcuchu, które nie mogą wyjechać. I mieliśmy też patrole z milopsami, czyli żołnierzami. Milops to jest military observer. Żeby pokazać, że jest bezpiecznie, milopsi jeździli na patrole, ale ochraniała ich policja, a nie wojska. No tutaj jak już ten duży samochód, ta droma, jak poczyściła nam drogę, to musieliśmy przejść tam, wtedy się w ogóle da przejechać. No bo tak to wyglądało. To z patrolu do Wojdżamy on trwał 3 dni. Tu pojechaliśmy do Wojdżamy na północ Liberii, przepraszam. Tam na miejscu się spotykaliśmy z przedstawicielami różnych służb, samorządu lokalnego. Te patrole na całym świecie, czy to w Unii Europejskiej, czy w OBWE, czy w Unii Europejskiej, bo Unia Europejska też ma swoje misje, to one mają wspólną nazwę. Show the flag. Ta misja jest tylko po to, żeby pokazać, że jesteśmy. Tu sprawdzanie, czy helipadu, czyli takiego lądowiska dla helikopterów, no bo się spodziewaliśmy, że będziemy musieli tu przylecieć, kogoś ewakuować. To Wojdżama. To jest przejście graniczne z Gwineą. To jest pracownik właśnie z Straży Granicznej. Tak wygląda komisariat, to zwróćcie uwagę na ten tło. Tam nie ma prądu. To jeszcze będzie na innych zdjęciach. To nie jest hammer, to jest chińska odpowiednik. Tu próbujemy Nigeryjczyków wykopać, a tu próbujemy Chińczyków wykopać. Ten samochód, to było najnowsze osiągnięcie sztuki motoryzacyjnej z Chin, przysłali to, żeby się pochwalić nowym SUV-em. No bo Chińczycy nie podchodzą do tematu tak jak Polacy, oni wysyłają wszystko, co mają najlepsze. To ja już tutaj właśnie pani Hanie mówiłem. Chińczycy mieli nawet w swojej bazie taki system satelitarny, że mogli wykonywać operacje pod okiem chirurgów, którzy byli w Pekinie. I to w trybie rzeczywistym. No, to jest holowy, to tutaj ciągnie ten samochód. To jest górka, tego tutaj na zdjęciu nie widać, nie wyszło. Taki miejscowy holowy. To jest checkpoint. W każdym państwie afrykańskim, nawet w tych takich państwach, które są uznawane za oazę spokoju, są te checkpointy, bo tam cały czas jakieś konflikty się toczą, no i trzeba rozkładać bagażniki, czy też broń nie przewozi. Tak samo, przerwa na chwilę, no ale wbrew temu, co twierdzili moi przełożeni, moja żona, to myśmy tam na czatach nie byli, więc nawet jak jest przerwa, to tutaj cały czas mam wyznaczonych policjantów do ubezpieczenia konwoju. To już jest w Monrovii, we Freeporcie. Tutaj warto zwrócić uwagę, to są Nigeryjczycy. Widzicie, na przykład, my się śmiejemy, to są Murzyni, ale do tego, żeby tak montować małeczki w samochodach, to
naturalny lider Międzymorza, czyli Polacy to 20 lat dojrzewali, nie? Bo u nas jak jechali do Iraku żołnierze, to jeszcze ławeczki były montowane po staremu, po zewnętrznych burtach, tylko oni wtedy jakby siedzieli tyłem do strzału, więc nie byli w stanie odpowiedzieć ogniem, nie? Dopiero w trakcie połowie misji wpadli na to, że to można jednak zmienić. A to jest właśnie wspólny patrol z Birowcami. To są żołnierze. Wcześniej przychodziły nam takie koordynaty, skąd tam mieliśmy ich zabierać. Przyjeżdżał od nas patrol, ustalaliśmy trasę, gdzie będziemy jechać, bo milowsi w Liberii akurat mieli takie zadania jak policja, czyli prowadzili wywiady z miejsca ludności. Ta pani jest tutaj niezwykle ważna, to moja jedna z najlepszych koleżanek, po dziś dzień mamy kontakt. Lekarz, bohater operacji antyterrorystycznej w Ługańsku, kapitan, chirurg, a do Liberii pojechał jako obserwator, aktualnie jest w Londynie i czeka na wyjazd do Sudanu Południowego. To też ma Elena. A to jest taka, wiecie, to taką fotkę sobie strzelili, to w całych Chinach było później, bo to propaganda. Wyszkolenie strzeleckie. Udało nam się po 8 latach odtworzyć wyszkolenie strzeleckie dla oddziałów właśnie FPU. Dlatego tego nie robiono, ponieważ policja miała swoją strzelnicę, wojsko swoją. I na tej policyjnej strzelnicy doszło do postrzelenia przypadkowej osoby, bo tak jak była linia celów, to tam akurat wiodła ścieżka do miejscowej wioły. I po prostu szła pani, kobiety tam noszą wszystko na głowie, z chustem na głowie i ona nie skojarzyła, że jak strzelają tam nie wchodzimy, po prostu wlazła w rejon celów, została postrzelona i zamknięta strzelnicę. No, przez wiele lat nie było tego wyszkolenia, ale nam się udało dogadać z wojskiem i to jest strzelnica wojskowa, już strzelamy. Fajnie zrobiona, bo tam nawet nie ma kulochwytu, bo z tyłu jest laguna, więc kule wpadały do oceanu. Generalnie byliśmy brani w kamizelki kuloodporne, no bo niestety nie do końca wierzyliśmy do swoim policjantom. To zdjęcie zostało zrobione już po strzelaniu i tutaj tego dokładnie nie widać. Jakbym wam nie zwrócił uwagi, to byście też na to nie zwrócili uwagi, ale jedyną ofiarą tego strzelania był mój przełożony. Widzicie ten plasterek na nosie? Karabin go zaatakował chiński. Bo to jest techniczne karabiny są w układzie Balta, czyli bez kolby właściwej. Magazynek nie znajduje się tak jak w wszystkich normalnych karabinach przed językiem spustowym, tylko za, co powoduje inne ułożenie do strzału. I po prostu Markus o tym nie wiedział i jak karabin odbił, to go popchnął w twarz. Bardzo ładne zdjęcie też, łuski widać jak latają. To jest ciekawe zdjęcie, bo gdybyśmy podeszli do tych policjantów, tak jak się podchodzi na przykład w Polsce do szkolenia, czy w wojsku, czy w policji, zaczęli po nich ryczeć, to efekt byłby taki, że oni się niczego nie nauczyli, tylko by się zestresowali. Generalnie nigdy byśmy z nich nie zrobili takiej paki kolegów. I co jest na tym zdjęciu ciekawe? Ja byłem głównym instruktorem, odpowiedzialny za strzelanie, ale prowadzili miejscowi instruktorzy, nie? No bo ja to mogłem zrobić, ale po co, jak się podzielimy tą odpowiedzialnością? I frapowało mnie, dlaczego oni podnoszą nogi. Nie będę pytał, czy ktoś wie, dlaczego podnoszą nogi, bo to są koledzy, którzy byli na tej prezentacji, wiedzą, ale okazało się, że w Nigerii w regulaminie wojskowym jest napisane, że żołnierz, który zakończy strzelanie, ma podnieść nogę. I na początku to myśmy wszyscy się z tego śmiali, ale jak to przemyśleliśmy potem jako instruktorzy, to się okazuje, że to jest o wiele mądrzejszy i bezpieczniejszy sposób niż wszelkie kombinacje w Polsce z podnoszeniem ludzi. Także ciekawostka, nie? To się czegoś nauczyliśmy. A tu właśnie Markus chwilę później był kontuzjowany. To jest nasz szef. Szef jest Brytyjczykiem. Były tylko dwie osoby w historii mojego pobytu tam, które na strzelnicy mogły przyjść mimo tego, że nie były w oddziałach FPU. On był jedną z nich. A dlaczego jego zaprosiliśmy? To nie chodzi o to, że on jest szefem, tylko chodzi o to, że on jest brytyjskim policjantem. A brytyjscy policjanci są nieuzbrojeni. I dla niego to po prostu było normalnie największy prezent na gwiazdkę, żeby mógł przyjechać sobie postrzelać. Chińczycy przygotowali dla niego po prostu wszystko, każdy rodzaj broni, jaki tam mieli, a mieli ich dużo. I on nawet na to nie popatrzył, bo z czego on chciał strzelać? On chciał strzelać z kałacha. A kałachy były akurat nigeryjskie, no były w stanie po prostu straszne, no ale strzelały. No tu się właśnie, tu się dopiero uczymy, nie? Dla niego to jest naprawdę, to są emocje, bo to jak widzicie, pan w średnim wieku, bardzo ważna postać w Anglii i on nigdy nie strzela. I codzienna służba. To są Hindusi w swojej bazie, oni byli poza Monrovią. Szkolimy się. Też bardzo ciekawa broń.
To z Hindusi chcieli spinningować Kałacha i im trochę nie wyszło. To jest dowódca hinduski, to jest zastępca. Mamy później kontakt. Tutaj to CRP to jest Central Reserve of Police. To są takie indyjskie oddziały prewencji. To strój w połowie galowy. To jest nasz kolejny projekt. Wyszkoliliśmy instruktorów do technik policyjnych. Techniki policyjne to jest tak jakby samobrona policyjna. I tu ciekawostką jest to, że ci Chińczycy, którzy tu są, ten, to akurat to, to nie, oni są instruktorami techniki i taktyki interwencji. Tak się nazywa to po polsku. Ale ten jest prawdziwym mistrzem kung fu. Naprawdę. Był normalnie tam, wszystkie takie triki robił. To są te właśnie te sprzęty, które tu mają nasi koledzy z Nigerii, to właśnie są jego. A to jest miejscowy policjant z Liberijczyk. No, to do naszych zadań należało też kontrolowanie magazynów broni tych oddziałów. Uczyliśmy, wymieniliśmy doświadczenia na temat właśnie technik interwencji, ponieważ każdy robi to troszkę inaczej. Chińczycy byli bardzo doświadczeni w tym zakresie, ale mieli bardzo dziwne wyposażenie, ponieważ mieli takie kajdanki. Panie Czowczuk, mój strzelec zborowy prywatny, proszę, szalej. Jeden z najlepszych strzelców w okolicy, wojsko zrobiło go radiotelegrafistą. Chińczycy mieli takie kajdanki na przykład, które potrafiły się rozpaść. Bo takie, oni po prostu takie mają wyposażenie, nie? Nigeryjczycy na przykład, u nich tam kajdanki się w ogóle nie sprawdzały. Więc oni nie wiedzieli, jak to się używa. U nas to jest akurat rozbite na atomy i detale, więc się uczyliśmy nawzajem. Tutaj to już jest zdjęcie zrobione w budynku dowództwa misji. To jest, my na tym budynku mieliśmy PIP, Pan Afrika Prawa. To był jeden z najlepszych hoteli w Monrovii. A potem misja go wypożyczyła i po prostu tam przez te wszystkie lata stacjonowaliśmy. To już jest ostatnia faza misji. Uczyliśmy się bronić tego budynku i go atakować. No to było potrzebne do tego, żebyśmy mogli się obronić w razie wybuchu wojny. A tak jak wam mówiłem, plan operacyjny był po prostu taki, że tam myśmy nie mieli szans w ogóle, żeby przeżyć tą operację. To nawet nie chodzi o to, żeby tam coś utrzymać, nie? Bo tam nie było w ogóle takiej możliwości, nie? Przez Monrovię. Bo plan zakładał, że my będziemy się ewakuować wszyscy na lotnisko, które było 50 km za Monrovią i wiodła do niego jedna droga, nie? Jedna droga, którą można było zablokować jedną panią. Ale myśmy jeszcze przy okazji musieli zabrać ludzi, z tego zrobić konwoje. To te konwoje, jakbyśmy postawili samochód za samochodem, to one miały chyba, nie wiem, 20 km długości, czyli to jest konwój, którego się nie da obronić, nie mamy sprzętu ciężkiego, amunicja nam się kończy, mam dwa różne rodzaje naboi do pistoletów, dwa różne rodzaje do karabinów, nie mam żadnej logistyki, mamy tylko tę amunicję, którą mamy ze sobą, a najlepsze było to, że siły QRF miał wystawić nam Senegal, nie? Tylko że wiecie, no Senegal może wystawi jakieś siły, wtedy żołnierzy z karabinami, tylko oni z tego Senegalu na piechotę razie nie przyjdą, nie? Bo trochę daleko. A samolotów w Senegal nie ma transportowych, więc te samoloty ktoś musiał mi wysłać. Ale ONZ też nie ma swoich samolotów transportowych i oni dopiero musieliby ogłosić przetarg na wynajęcie tych samolotów, nie? Jak oni by ten przetarg rozstrzygnęli, to wtedy te samoloty poleciałyby do Senegalu zabrać senegalskich żołnierzy, którzy wylądowaliby na lotnisku 50 km obok miejsca, gdzie my próbujemy przeżyć i oni musieliby jakoś tam dotrzeć. A plan mówił, że się będziemy bronić i jednocześnie pojedziemy po Senegalczyków na lotnisko, nie? Także to nie było możliwe. Była jedna opcja, którą myśmy tutaj mocno obstawiali. No, ewakuacja może, ale szef komórki ochrony misji UNDSS, United Nations Department of Security and Safety, był Nepalczykiem, a Nepalczycy mają bardzo kiepski dostęp do wody, się po prostu wody boją. On nie umiał pływać i stwierdził, że taki plan się nie jest po prostu złym planem, nie? No, dlatego mieliśmy plan tego, że mamy na lotnisko jechać. Jeszcze była opcja, że się przemieścimy wszyscy na lotnisko, będziemy go bronić, ale to lotnisko wygląda jak pierzowice, nie? Czyli tam nie ma generalnie jakiejś fortyfikacji, którą się możemy schować. Więc ten plan w żaden sposób nie był dobry. To jest nasza baza Starbase, taka baza logistyczna, olbrzymia, jak małe miasteczko i tego też mieliśmy bronić. To jest kolejny element projektu tego wspólnego, który robiliśmy. I to jest ciekawe, to jest ciekawe. Chcieliśmy przeszkolić wszystkich policjantów według jednego schematu pierwszej pomocy. I oczywiście nam się marzyło, żeby to było TC3.
czyli ta medycyna pola walki, której niektórzy z nas się uczyli, no ale nie mieliśmy tylko instruktora. Ale mieliśmy nasz szpital wojskowy, który obsługiwał całą misję, Hospital Level 3, czyli taki szpital, który mógł wykonywać samodzielne operacje. Jak byłem pierwszy raz w Liberii w 2009 roku, to szpital wystawiała Jordania, teraz już tu szpital wystawia Pakistan. No i pomyśleliśmy tak, jak nie będziemy mieli TC3, to niech nam zrobią takie szkolenie, jakie oni uważają, a się na tym znają, bo oni prowadzą wieczną wojnę z Indiami, z Chinami. No i pojechaliśmy, zrobili nam to szkolenie, fajnie to się udało, to było oczywiście raportowane do Nowego Jorku, ponieważ szpital jest szpitalem militarnym, podlega pod Force Commandera, czyli dowódcę wojska. My podlegamy pod Police Commissionera, a my jako komórka FPU wpadliśmy na to, że możemy to zrobić wszyscy razem. No i teraz nagle tak, Force Commander stwierdził, on był z Nigerii w ogóle, że super pomysł, że to nikt nie wpadł, to on to raportuje jako swój sukces, nie? Nasz Police Commissioner stwierdził, że super pomysł i też tego jeszcze nikt nie zrobił, to on to też zaraportuje i wszyscy raportowali sukces, a było naprawdę fajnie. Potem pokażę wam zdjęcie, które właśnie tutaj, o, to jest ciekawe zdjęcie, bez kontekstu kulturowego, to zdjęcie jest trudno zrozumieć. Oni wszyscy są Pakistańczykami. To jest zwykły noszowy. Jakiś taki sierżant, jak ja. Ten gość jest chirurgiem, oficerem. Pakistan to jest państwo kastowe, nie? Czyli on jest z kasty wyższej. A ona w Pakistanie jest nikim, bez kobietą. A to są muzułmanami, nie? Ale okazało się, że oni jak działają jako żołnierze, to tutaj nagle giną kasty, giną płcie i wszyscy super funkcjonowali. Nie było żadnego problemu. Jeszcze by było ciekawiej, większość Nigeryjczyków to też byli muzułmanie, tak jak oni. Tylko to jakby trochę inny islam, ale się dogadywali. To nasze właśnie te kontrole w poszczególnych oddziałach. Czasami wpadaliśmy na kontrolę QRF-u, dlatego że te oddziały miały obowiązek w ciągu 15 minut opuścić, jeden pluton musiał opuścić w ciągu 15 minut bazę na wezwanie. No myśmy czasami robili takie alarmy, żeby sprawdzić, czy oni rzeczywiście są w stanie opuścić tę bazę w 15 minut i czy mają wyposażenie. I tutaj akurat to ja się nie modlę, tylko po prostu pluton ma, jak jest pluton 30 osób, to mamy 30 pałek. No i po prostu chodziliśmy i była lista, 30 pistoletów, 30 pałek, 30 kajdanek i tak dalej. Trzeba to wszystko było przeliczyć, żeby nikt nas tutaj nie oszukał, mówiąc ładnie. No, robi się szkolenia dla dowódców. O, tutaj chińskie wyposażenie, właśnie to karabinek model 95, tu magazynek, jak widzicie, jest z tyłu, język jest gdzieś tutaj, dużytnia gazu zawiącego, inne niż u nas. U nas wszystko na bazie kałasznikowa, czyli w kałasznikowie obcięli lufę i strzela gazet. Oni mają wyposażenie takie trochę inne. To jest wyposażenie z kolei nigeryjskie. To jest stare karabiny, ale skuteczne. Regulator gazowy nie wypada, nie rozumie. Ciekawostki. Chińczycy zorganizowali kiedyś pokaz w swojej bazie, tak tu wyjęli sprzęty. To oni chyba mieli po prostu wszystko, co w Chinach wyprodukowano. Tutaj na przykład to jest rewolwerowa wyrzutnia gazu zawiącego. Bardzo rzadka rzecz. My w Polsce też takie mieliśmy. Zobów to było wyposażone. Tylko był problem, bo jak się zaczęło tym strzelać, to wytworzyło taką ilość gazu prochowego, że strzelec po prostu ginął w mgle i nikt go nie widział i on nic nie widział. Oni jakoś ten problem rozwiązali inaczej. Tutaj Pakistańczyk sprawdza, czy aby na pewno broń jest wyczyszczona. Kto był w wojsku, to się śmieje z tego zdjęcia, no bo tak generalnie robić nie wolno. A przynajmniej nie powinno się dać wtedy sfotografować. Nie? No, w Nigerii, w nigeryjskim oddziale, policjant to był policjant. Nie miało znaczenia, czy to była kobieta, czy był mężczyzna. Oni nie rozróżniali płci, czyli mimo tego, że to jest taki kraj dzikiej Afryki, no to już tam gender balance u nich jest bardziej posunięty niż u nas. Tutaj z Nigeryjczykami celebrujemy zakończenie Ramadanu. Tą flagę, tą szalę po dziś dzień. Tutaj braliśmy udział w zawodach sportowych. To był maraton, półmaraton, dycha i 5 km. Kolega jest Hiszpanem, to jest Polka, ale ona nie miała nic wspólnego z misją, tylko w Liberii tak samo byli nasi inżynierowie i pracownicy zwykli. Elektrycy, oni odtwarzali linię wysokiego napięcia między Coffee Mountain, czyli jedyną elektrownią wodną w Liberii, a Monrovia. I to pan jest inżynierem, właśnie budowała linię wysokiego napięcia. Ten pan, to jest też Polak, na czas wyborów przylecieli obserwatorzy Unii Europejskiej, żeby sprawdzić, czy ten proces wyborczy jest demokratyczny.
Niespodziewanie okazało się, że będą dwie tury wyborów i myśmy się spotkali właśnie podczas pierwszej, na drugą nie doliczę. Mamy kontakt po dziś dzień. To jest ciekawe. To jest z Liberii zrobione, nie? I tak normalnie Polak, jak na to zdjęcie patrzy, to nic złego tu nie widzi, ale chciałem zwrócić uwagę, że zostawili nawet polską tablicę rejestracyjną, nie? I ma jeszcze polskie napisy. Można było znaleźć polskie samochody z polskimi tablicami rejestracyjnymi. Czyli jakiś pan sprzedał tablicę, sprzedał samochód i napisał fałszywe oświadczenie, że tablica zaginęła, bo nas nie wolno sprzedawać samochód z tablicą do złomowania. Tutaj to jest pomnik w Starbase. To jest smutne miejsce, ponieważ nader często, szczególnie w wojsku, gdy są rozmowy na temat misji, to niektóre osoby, które są mi przychylne, to właśnie mówią, a on był 6 lat na misjach. Co odpowiadają żołnierze? To były inne misje. Nie, wszystkie misje są takie same, bo we wszystkich misjach, kiedy brałem udział, to brałem udział ramię w ramię z żołnierzami. Tylko że my braliśmy udział w misjach z tymi żołnierzami, którzy mieli wyższe kwalifikacje. Bo oni byli milocami, a nie byli zwykłymi żołnierzami, którzy stoją z bronią przy nodze. Te misje się nie różniły. Ten pomnik jest rozbudowywany, był rozbudowywany wraz z tym, jak przedłużano mandat misji. I na tym pomniku wypisano nazwiska wszystkich uczestników misji, którzy w trakcie tej misji zginęli z nami. Jak ja zjeżdżałem, to było już ponad 250 nazwisk. To była misja nieuzbrojona. Tam się według naszych kolegów żołnierzy działania wojenne nie toczyły. I tutaj jest rok 2005. Chciałem zwrócić uwagę na to nazwisko. W Bielsku leży. Tak, w Bielsku leży. Tu Mariusz zna historię tego pana, Bogdan Laskowski. Był kapitanem, czyli nadkomisarzem policji. CP czytamy jako Charlie Papa, czyli policja. Był nadkomisarzem, nie mógł awansować, bo przez lata wyjeżdżał na misję. No i niestety podczas właśnie tej misji w 2005 roku zmarł na ciężką postać malarii, 7 dni przed powrotem do kraju. No i awansowanego na majora, tylko po śmierci. Z powodu tego pana w ogóle ta misja liberyjska była uznawana za najtrudniejszą policyjną misję, mimo tego, że byliśmy też w Afganistanie. To moje urodziny. I tutaj mieliśmy, z nimi mieszkałem, z tym pracowałem. Ten był pilotem, ten był kapitanem statku, sztab generalny niezwyciężonej armii Ukrainy, koleżanka z mojego biura, ta pani miała 2 dni temu urodziny z Kazachstanu, kolega z Nepalu. I to jest Abraham, którego poznałem w 2009 roku, razem pracowaliśmy, on był policjantem jednostki specjalnej, a jak wróciłem w 2016, to był już tam zbrojmistrzem. To z Hindusami podczas ich święta, to jest właśnie ten słynny chiński hammer. Wierna kopia z zewnątrz. Chińczycy generalnie bardzo dobrze zorganizowany naród. Wbrew temu, co się o nich mówi, bardzo czyści ludzie, bardzo dobrze zorganizowani. Potrafią się bardzo dobrze zorganizować tam, gdzie mieszkają. Zbudowali te szklarnie sami. Sami zdobyli, stworzyli taki system zasilania tego wodą, bo ten system, który mieli z ONZ, nie wydalał. Tak wyglądało. To jest moskitiera. To moja koleżanka z Kenii, z ruchu drogowego, razem pracuje się w biurze. Kolega z Nepalu, niestety nie wytrzymał trudów pracy i zasnął. On miał takie miejscówkę, że jak się wchodziło, tego nie było widać. Nie? To jest, przepraszam, to jest ta kamizelka. I ten hałd, ten kask. To jest taka ciekawostka, ponieważ u nas generalnie kamizelka pododporna jest traktowana jako broń. Jeżeli policjant zgubi kamizelkę, to tak jakby zgubił broń. Natomiast tam, na misji to troszkę inaczej funkcjonuje. Ja tą kamizelkę normalnie po 2 latach poszedłem zdać do magazynu. I magazynier ze zdziwieniem stwierdził, ale ona jest brudna. Ja mówię, no tak, no bo ja nie używałem. A myśmy byli jedną komórką, która używała kamizelek kuloodpornych, a ona po prostu jest brudna, no bo ona się, no to brzmi niehigienicznie, ale to jest od mojego potu, bo tam się człowiek poci, bo jest 40 stopni w cieniu. I on mi mówi, no ale ja to będę tu trzymać, gdzieś wyrzuć albo coś, no przychodzę do kraju, nie? Jeszcze, żeby było śmieszniej, ona ma w środku stalowy wkład balistyczny, handel tym jest zabroniony. Można posiadać, ale nie wolno handlować. To jest w chińskiej bazie. Oni w ten sposób witali swoich policjantów, gdzie oni wracali z tego patrolu długodystansowego, bo te patrole były po prostu niebezpieczne. To jest ciekawostka. Zdjęcie, które ma swoją historię. Samochody ONZ. Samochody ONZ odpala się za pomocą
my na to kolokwialnie mówiliśmy prawo jazdy, prawda? Ale to nie jest prawo jazdy, to jest driving permit, czyli pozwolenie na jazdę. Ono ma pasek magnetyczny, taki jak karta bankomatowa. I w samochodzie jest zainstalowana taka skrzyneczka, nazywa się Carlock. Można to odpalić dopiero, jak się przeciągnie to de facto prawo jazdy przez pasek. Te samochody w jakiś czas trafiają do serwisu, tego naszego AZ-owskiego. Oczywiście w serwisie pracują miejscowi, no i pracują też międzynarodowi. No i ja wysłałem swój samochód na serwis, bo mi tam kilometry wyszły, Carlock mi tam przypominał, to piszczy miga. Zawiozłem, odebrałem na drugi dzień i rano pojechałem do pracy, jadę do pracy i zgubiłem kolo. I to brzmi śmiesznie, ale kurczę, miałem szczęście, bo ja generalnie mam kłopot ze snem, więc wcześniej wstaję, bo tak nie mogę spać. Jechałem po prostu do tej pracy wcześniej. Teraz sobie mogłem kawę zaparzyć, sprawdzić co tam w Polsce, mogłem internet. I to kolo mi odpadło akurat świtem, gdy było mało ludzi, a to jest tłoczno. Gdyby to koło mi odpadło w ciągu dnia, jestem przekonany, żebyśmy dzisiaj nie rozmawiali, bo na pewno tłum by mnie zmieńczono. Początek Ramadanu. O, to Chińczycy. Sobie zrobili świniami. Świnka kudos. To jest dzień, który nazywa się Medal Parade, czyli wtedy dostajemy medale za służbę dla pokoju. Tutaj widać, na co jeszcze wiszą. To się normalnie nie nosi, tylko są się baretki, no ale akurat to był dzień dekoracji. To jest zastępcy specjalnego przedstawiciela sekretarza generalnego ONZ, a to jest mój szef, Anglik. A to cała ekipa, to graba. A tutaj, jak zmieniał się mój zespół. On był szefem, gorszego szefa nie miałem. Wydelegowała go policja szwajcarska, miał dwa obywatelstwa, amerykańskie i szwajcarskie, i tu robił w policji. Ale jako zwykły policjant, nie miał żadnego doświadczenia w dowodzeniu, ale bardzo dobrze mówił po angielsku i z tego tytułu był szefem, ale generalnie no, to był dramat, więc pracować. Więc cieszyliśmy się jak zjechał, nie? I to znaczy, bo to wiecie, to nawet nie chodzi o sprawy personalne, tylko chodzi o to, że myśmy mieli kurczę stamtąd jakoś się, wiecie, wycofać i żyć, nie? A z nim to raczej było nie do wykonania. Znaczy on by się wycofał na pewno, nie? To jestem spokojny. No to jest nasz ostatni skład. Kiran, ten pan Hassan, dowódca Nigeryjczyków, Markus, szef, chiński dowódca. Chiński dowódca nie był wcale tak najważniejszy, bo najważniejszy był, był oficer polityczny. Tylko że jak on miał normalnie tytuł polityka oficer, no i za którąś rotacją się w końcu misja zwróciła do Chińczyków, żeby na mnie wysyłali oficerów politycznych, bo to trochę nie wypada, nie? I ten sam gość nagle stał się szefem sztabu. No i tutaj niezwyciężona armia Ukrainy, tylko to jest akurat Gwardia Narodowa. No i to tym składem kończyliśmy. No i ostatnie slajdy. Woda, dużo wody, rybołówstwo jest bardzo popularne. To wszystko jest tutaj dłubane z jednej kłody. Myśmy w takim dużym płynęli. To też było, znaczy on nie był aż tak duży, troszkę mniejszy. Nie będzie go tu na zdjęciu. Myśmy tym płynęli na tą wyspę. To powiem wam groza, normalnie pływanie tym to jest choro, nie? W życiu bym do tego nie chciał, bo to się kołysze. Bo to jest wąskie, silnik jest dotykany z jednej burty, więc silnik powoduje przechył. Więc ten sternik, z którym siedzi, to on się przechyla w drugą stronę, żeby to lepiej uważyć. Ludzie muszą siedzieć sztywno, jak ktoś chce się podrobać, ponosi do ta łódka, to trzeba się kołysać. A te szympansy są bardzo popularne, dlatego że w Liberii za czasów dobrobytu, gdzieś tam lat temu, Amerykanie mieli taką wyspę, na której trzymali szympansy i testowali na nich szczepionki. Potem jak doszło do wojny, no to oczywiście ten program się skończył, no bo było zbyt niebezpiecznie, a ta wojna była w ogóle niezwykle ciekawa. Jakbyście mieli ochotę, możecie poczytać o niej. Ona była tak wyizolowana, że reszta świata nie wiedziała, czy ta wojna się w ogóle toczy. Bo tam nikogo nie było po prostu, nie? Nikogo nie było na miejscu. Więc te szympansy stały same sobie. Miejscowi je dokarmiali, tam nie ma wstępu na tą wyspę, tam dopływamy, rzucamy im banany i tyle, bo to wiecie, to jest groźne zwierzę, uderzenie łapy to potrafi zgłuszyć. One chorują, teraz tam są programy pomocowe, znowu tamtym szympansom jakoś tam regularnie dają jedzenie. No ale w każdym razie są taką lokalną atrakcją, można tam zapłacić parę dolarów miejscowemu i oni nas tam wożą łódkami. Rybołówstwo jest dla nich ważne. No chaty to jest budowa, nie? Chaty, czyli za pomocą patyków i gliny. Mieszkałem tutaj daleko przez pewien czas. Tam jest w ogóle bardzo ładnie, jeśli chodzi o taką plażę miejską. W mieście to jest wielki wychodek i tam nie warto, bo można zdepnąć w
zdechłego psa w kupę, cokolwiek. Ale ja mieszkałem na takich obrzeżach i tam było po prostu pocztówkowe, coś tam widzieliście na zdjęciach. A to jest ciekawostka, to jest Robert Sport i normalnie jeździliśmy potem o to, jak mieliśmy domy, jak sobie wziąłem urlop. No, tak właśnie wyglądał Robert Sport. A to jest z mojego balkonu. Tak wyglądały moje zachody słońca przez rok. Zawsze wtedy myślałem o moich kolegach, którzy mówili mi, że jestem głupi, bo wyjechałem, bo dostali 500 zł premii na święta. Ja dostawałem 126 dolarów dziennie. Tutaj, to jest charakterystyczny budynek, to w ogóle jest, tak wygląda Monrovia. Tak wygląda Monrovia, te budynki wyglądają, szczególnie te, jakby były spalone, one nigdy nie były spalone, to są konstrukcje, które nie zostały ukończone. To są, one zostały odlane z betonu i potem na skutek dużej wilgotności one przybrały taką barwę. To jest, gdybyście mieli ochotę, do czego ja bardzo zachęcam, obejrzenia filmu Johnny Wściekły Pies. To jest film nakręcony przez Europejczyków, ale to jest jedyny film, który pokazuje realną wojnę w Liberii. Ona wyglądała dokładnie tak jak na tym filmie. Tam walczyły dzieci żołnierze, ta wojna była niezwykle brutalna, obcinały sobie ręce, nogi, głowy. Chłopcy, którzy mieli po 13-14 lat, dopuszczali się gwałtów na masową skalę. Zjadano organy swoich przeciwników, ponieważ oni wierzyli w to, że jedząc serce wroga, nabywają jego artefakty, to się wszystko wydarzyło. Ci ludzie, oni wtedy byli dziećmi, gdyby się tam wkroczyli w 2009 roku, tam przyjechałem. Dla mnie oni byli pierwszym przeciwnikiem, dlatego że to byli głównie właśnie ci przestępcy kryminalni, z którymi byśmy walczyli. Oni byli o wiele lepsi niż moi policjanci, bo moi policjanci byli uzbrojeni, ale generalnie byli ludźmi kulturalnymi, zawsze się wahali. Oni się nie wahali nigdy, nie? Oni się nie wahali nigdy. I zaczęliśmy wygrywać w momencie, gdy myśmy też przestali się wahać. Gdy po prostu jakby bilans zabitych przeszedł na naszą stronę, to wtedy zniszczyliśmy przestępczość. Ale to byli ludzie, którzy właśnie walczyli tutaj w tych budynkach. Dlatego, że z tego budynku, tu się broniły wojska rządowe, w tym budynku. To zdjęcie jest zrobione z mostu, który dzieli Monrovię na dwie części. Generalnie problemem właśnie było sforsowanie tego mostu. W tym moście, tutaj widać balustradę betonową, tam są pocili ślady po kulach, po RPG-ach, jak się ślizgały, bo to wszystko widać. A oni się bronili tu. Jak ja przyjechałem w 2009 roku, to te budynki wyglądały dokładnie tak. Tam jeszcze tu jest drugi, tylko taka perspektywa, że go nie widać. Natomiast na dole tamte wejścia były zamurowane, do tego się nie dało wejść. Bo w takich budynkach normalnie, które są porzucone, to śpią bezdomni. Bo Afrykanie byli śpią wszędzie. Ale tam nikt nie mieszkał, bo oni wierzyli, że tam ciągle mieszkają duchy żołnierzy, którzy zginęli. A oni wszyscy zginęli w tym budynku. A to jest jeden z dwóch polskich akcentów w Liberii, które znalazłem, oprócz oczywiście tych samochodów. Czyli XL, produkowany w Polsce. A drugim elementem polskim, który tam znalazłem, było mleko w proszku. Mlekowita nasza. I teraz opowiem, że wbrew temu, co mówiłem, to nikt tego mleka nie kupuje. Nie? Bo po prostu mleko rozpuszczalne w Polsku musi mieć jedną ważną cechę. Musi się rozpuszczać. Nasze niestety nie spełniało tego warunku. To siłownia Nigeryjczyków. Chińczycy generalnie powoli kolonizują Afrykę. Coraz więcej tam jest samochodów, gospodarki i tak dalej. Tak wygląda burz. Jechaliśmy z patrolu, chcieliśmy wejść na wzgórze, na którym był przekaźnik GSM. No tak to tak. No i zrobiłem zdjęcie, żeby pokazać, jak gęste to jest. To odrasta. Tutaj to jest rąbane tymi maczetami na okrągło, żeby tu ścieżka nie zarosła. No, podłączenia elektryczne. To jest mój kolega, bardzo fajny facet. W 2009 roku, jak możecie znaleźć tę informację na internecie, zorganizowałem pierwszą imprezę sportową w niepodległej Liberii. Inną niż piłka nożna, czyli półmaraton katowicki. Dogadałem się z organizatorem, jestem maratonczykiem, biegam. Dogadałem się z organizatorem Silesian Marathon, wtedy on się trochę jeszcze inaczej nazywał. I niestety nie byliśmy w stanie zrobić pełnego dystansu maratońskiego, bo Monrovia jest bardzo zalubiona, jest bardzo gęsto. Ale byliśmy w stanie wyznaczyć trasę 21 km 197 metrów. I w niedzielę rano byliśmy w stanie te zawody przeprowadzić w taki sposób, żeby nas nikt nie rozjechał. I tak zrobiliśmy. Startowaliśmy my, a godzinę później startowały Katowice i on to wygrał. I to był jeden z najsprawniejszych policjantów jednostki antyterrorystycznej i na pewno był najstarszym policjantem. Mega sprawny facet. Jalam Mulbach. Przyjaźniliśmy się, do dzisiaj mamy kontakt. Akurat trafiłem, przyjechałem w 2016, miesiąc później było jego wesele, no i tutaj się prezentowałem na wesele. No, tu mieszkałem, przez pewien czas na początku. To tutaj to nie są śmieci, tylko to są takie odpadki z palmy. Świetnie się to pali. No, wioska rybacka. Tak wygląda stacja paliw. O, śmieci. To jest, tu właśnie straciłem koło. Tak, tu straciłem koło.
woda. Jak jest sezon pora deszczowa, to generalnie większość ludzi po prostu do swoich domów, tych biedniejszych, to wpływa. Woda stoi w domach, to powoduje ogromną ilość komarów. Liberia jest krajem endemicznego występowania malarii. Malaria trzecia śmiertelna choroba na świecie po AIDS i gruźlicy. Tutaj żółte samochody to są taksówki, taką taksówkę i to nie jest wrak, to jest jeżdżące auto. No tutaj jest mechanik miejscowy, a to już jest pobieg zachodu, francuska sieć. Tutaj też widać EcoBank, najpopularniejszy bank w Liberii. Do dzisiaj mam tam konto, mimo tego, że zlikwidowałem, on dostaje ciągle powiadomienia, a to jest meczet. Liberijczycy są bardzo wierzący, tylko że to są protestanci w większości. No, to jest termitiera. Ogrody są ogromne, które dzieje. Wraki się kanibalizuje. A to jest fajne zdjęcie, jak zaczęła się misja wycofywać, to zaczęto, jakby było takie miejsce, gdzie się składowało wraki. No i myśmy musieli oddać miejscowym tą bazę logistyczną, która z wielkości Skoczowa, w idealnym stanie, zgodnie z normą Euro 4. Nie? To nie jest ważne, że tam miejscowi to generalnie tam syfki, łaje, mogiła i w ogóle no, dramat, ale od nas oczekiwano więcej. Nie? Zaczęto wywozić stare takie jakieś rupiecie, i między nimi tutaj są samochody. To się, starszym misjonarzom to się łzyła, bo kręciła, bo to są samochody, które jeździły na misjach 30 lat temu. To jest widok z naszego PIP, to jest akurat podczas ćwiczeń tutaj strzelcy wyborowi sobie wyznaczali sektory ognia. To jest z dachu zrobione, no właśnie to jest nasz strzelec. To jest Wojdżama, północ. Najpiękniejsza część Liberii byłby nie, bo zburzysta, do góry. Tu jest meczet, ale już taki przy granicy z Gwineą. Wygląda jak meczet. I teraz trzy najważniejsze zdjęcia. To jest właśnie Wojdżama. Udało się zrobić Chińczykowi to zdjęcie podczas naszego wspólnego patrolu i według mnie jest najładniejszym zdjęciem z Liberii, jakie mam. Tutaj to zdjęcie obiegło Chiny. Chiński oddział specjalny wraca do Chin. A myśmy się bardzo lubili wszyscy, bo wiecie, mimo tego, że ja byłem ich przełożonym i oni nie byli wyszkoleni, nie byli wytresowani, tam nie było czegoś takiego, że ktoś powie, że nie zrobi, to myśmy wszyscy byli przyjaciółmi, bo to nie było szkolenie wojskowe, tylko policyjne. To jest to zdjęcie, znacie, to się właśnie Nigeryjczycy zbierają do domu, tu się Hindusi zbierają do domu i mamy do dzisiaj kontakt w ogóle. No, a tu ja się zbieram do domu. Z uwagi na to, że to są moje dwa podstawowe języki, bo oczywiście najlepszym z języków, czyli naszym, no to zrobiłem to w tym. Z tym, co miałem problem, bo okazało się, że jak to wklejałem z internetu, to była cyrylica, ale kazachska i to miał literę złą. I mi właśnie Olena dzwoniła z Ukrainy, że muszę ostatnią literkę sobie poprawić. A teraz pokażę Państwu, mam jeszcze czas? Tak? Pokażę Wam dwa filmy, dlatego że tam myśmy tam zrobili wiele fajnych rzeczy, naprawdę. Wiele fajnych rzeczy, z których ja będę dumny po zawsze i o których oczywiście poza Wami ktoś świat nie usłyszy. Mimo tego, że na podstawie raportu, który był ukoronowaniem tego wszystkiego, co widzieliście na zdjęciach, na podstawie tego raportu zmieniono instrukcję szkolenia, zmieniono normy wyposażenia oddziałów FPU, także teraz na świecie te oddziały, które jadą, muszą zdawać egzaminy według instrukcji, które myśmy napisali, muszą być wyposażone według tej instrukcji. To była fajna rzecz właśnie ci Chińczycy. Oni po prostu tak byli zadowoleni, bo oni podchodzą do tematu od strony politycznej i oni wiedzieli, że to są fajne rzeczy i to trzeba podkreślić. I oni przyszli nam zaproponowali, że oni by nam film zrobili, nie? I to myślimy, dobra, no zrobią film, będzie, no niech tam, niech sobie robią, nie? Jak my się zobaczyli ten film, to moja mowa odjęła, nie? To helikopter w ogniu w połączeniu z szeregowcem Ryanem, ale tego filmu wam nie puszczę, bo nie mamy kodeku, bo sprawdzaliśmy. Mam dwa inne chińskie filmiki, które oni robili. One są troszkę nie jakościowo, tylko już nie ma w te filmy nie włożyli już tyle serca po prostu, ale są warte zobaczenia. Leci mi sekundkę. Aha, wszystkie rzeczy, które tu widzicie, to są oryginały. Ja tu o tym za dużo mówię nie będę, tylko powiem to jakby w tle. Przy okazji tych filmów. Pierwszy film dotyczy... O, czekamy na kodek, dobra. Ale tego czekania na kodek nie widzę. Dobra, poczekamy na kodek po prostu.
To jest Akademia Policyjna, Policji Liberyjskiej. To było jedno miejsce, gdzie mogliśmy robić duże ćwiczenia poza jakimiś takimi boiskami albo placami w mieście. Z tym, że w mieście musieliśmy dogadać z taką jakby starszyzną osiedla, czy możemy skorzystać, bo to było ich. I myśmy najczęściej dawali za to jakąś tam wodę mineralną, ale to było dobre i to szkolenie między Liberyjczykami to miało swój cel. Ja byłem dowódcą operacyjnym i moim zadaniem było stworzenie planu operacyjnego. Mamy trzy rodzaje planów. Jest plan strategiczny, plan operacyjny, plan taktyczny. Plan taktyczny generalnie to jest to, co się dzieje na ulicy, nie? Czyli zachodź z lewej, zachodź z prawej. Plan strategiczny to jest coś, co czym się zajmuje jakaś rada. Oni generalnie w planie strategicznym na przykład chcą odtworzyć policję, chcą stworzyć służbę celną. A plan operacyjny to jest coś, co my planujemy na przykład na rok do przodu. Plan operacyjny na określenie Emilia. Plan operacyjny Emilia przewidywał, mamy przetrwać wybory. I teraz jak to zrobić? No i właśnie jeden z punktów tego planu operacyjnego, który tam stworzyłem, wymyśliłem, to było to, że musimy przekonać tych, którzy chcieliby nam zrobić krzywdę, że my jesteśmy lepsi, nie? Czyli generalnie musimy wyjść z kosza. No i robiliśmy takie ćwiczenia na boiskach. Wiecie, dla nas to z nic, nie? Bo my widzimy, jak to dzieje operacji tronu, a dla nich coś, że tam można iść jedną linią, to szok w ogóle był, nie? No, także to się udało. Tutaj podczas tego ćwiczenia to miejscowi policjanci już brali udział. I przyjechał tam jakiś tam dowódca średniego szczebla i on był tak zachwycony tym, co zobaczył, że oni pojechali, przywieźli tutaj, mali komendanta głównego liberyjskiej policji, bo oni nie byli w stanie uwierzyć, że ich policjanci są w stanie takie skomplikowane rzeczy robić, nie? Bo tego tu nie widać, ale my tam wykonujemy różnego rodzaju takie przejścia taktyczne, które są ciężkie do wykonania, nie? Jeden oddział musi, o tutaj teraz widać, jeden oddział zakłada maski gazowe, ale dwa oddziały muszą go wtedy chronić, nie? Ale to nie wystarczy tylko stać, bo jak tłum napiera, to nas w końcu przepchną, tylko trzeba było wykonywać skoki ofensywne, skoki taktyczne. To nie są proste rzeczy, oni nigdy tego nie byli szkoleni, ale nam się udało. Tutaj tak wygląda rzemiosło ludowe, to jest oryginalna maska liberyjska. Ona jest wykonywana ręcznie, dlatego że tam nie ma prądu, więc tam nie ma maszyn. Jakbym przyniósł maskę ganińską, to one się różnią. Ganińskie są jakby na wyższym poziomie, bo jakieś elementy z blachy dodają. I to jest proste rzeczy. To też zostało wykonane w Liberii. Jak będziecie mieli Państwo okazję podejść później do tego mojego munduru, to tak wygląda naszytka policyjna. I tutaj mi rzeźbiarz Liberyjczyk odtworzył naszą naszytkę policyjną, która jest tutaj. Bardzo fajna pamiątka. A tutaj ten dyplom, to jest jedyny jak jest w Polsce, w Czechach takiego nie ma. To jest taki list gratulacyjny, imienny dla mnie od ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego i komendanta głównego policji liberyjskiej, właśnie za to wsparcie podczas wyborów. Tutaj ten element, który teraz widzicie, jak oni wybiegają, tego wcześniej ONZ nie stosował, nie? To jest tak zwane rozwinięcie z linii kolumn drużyn. I teraz pytanie, jak myślicie, kto wymyślił rozwinięcie z linii kolumn drużyn? Zmotoryzowane oddziały milicji obywatelskiej. używane to jest po dziś dzień, ale to w tych czasach powstało i myśmy tą polską, to polskie ziarno zasiali w ONZ. To jest bardzo fajna rzecz, ponieważ gdy się maszeruje na agresywny tłum, to się maszeruje agresywnie, ale oni widzą tylko niewielu policjantów, bo oni są ustawieni w liniach. Jak się zbliżymy na małą odległość, tłum w nas jeszcze niczym nie rzuca, to na komendę oni się nagle rozwijają w takie dwie tylaliery i potrafi się człowiek bardzo wystraszyć. No, tu odpoczynek mają między ćwiczeniami. Chińczycy, patrzcie, to jest odpoczynek Chińczyków, nie? A tu Liberyjczyków, nie? Chińczykom kazali siedzieć, to po prostu siedzieli, nie? Ale to jest fajne, bo oni w pewnym momencie to już tak po prostu wir wojny porwał, to na tym pierwszym filmie było, że oni w pewnym momencie zaczęli już tych Chińczyków tańczyć z tymi Nigeryjczykami. Tutaj oczywiście jest zmiana broni, bo to jest broń amerykańska, jakaś cywilna wersja karabinka M4. Chińczyk to ogląda. No. Bardzo dużo policjantów to jest Liberyjczyk. Zresztą mój kolega z 2009 roku i bardzo dużo tych policjantów było szkolonych w Chinach. Mieliśmy bardzo dużo zużytych, przeterminowanych gazów łzawiących. To trzeba było zwrócić, bo tego nie wolno wyrzucić. To trzeba zwrócić.
Więc żeby tego nie zwracać, to będziemy go używali w trakcie ćwiczeń, tak żebyśmy tam gazowali regularnie w speedowskiej w okolicy. To była jedna piosenka, która byli w stanie zaśpiewać wszyscy, bo nawet Chińczycy to umieli śpiewać, jak i bez tego. To jest jedno. I drugi filmik. To jest filmik z Long Range Patrol. To jest monitor z tego. To nie jest projektor jak tu, tylko to był normalnie monitor, nie? To jest chińska baza. Przygotowujemy się do Long Range Patrol, czyli takiego patrolu długodystansowego. On trwał 3 dni. Jeden dzień, o, tak jechaliśmy, to spora deszczowa. 180 km jechaliśmy chyba 14 godzin. Bo tutaj jeszcze jest asfalt, a później asfaltu już nie będzie. I ideą tego, wszystkich tych patroli, każdego działania, do którego ja stworzyłem plan, to było mieszanie. Nigeryjczycy musieli współpracować z Chińczykami, bo jakby doszło do zamieszek, to siłą jednego oddziału nie byliśmy w stanie nic zrobić. Powiem wam, jako ciekawostkę, co mówiłem też w stożu jakiejś na polecji, że mój polisko-myśloner, czyli ten szef, ten Brytyjczyk, on się tak podjarał tym, że my się tak szkolimy, oni w ogóle przyjeżdżali to oglądać non stop, cieszyli się z tego jak dzieci. I jak już były wybory, czy nie, to było jeszcze przed wyborami, były takie wiece wyborcze. No i kurczę, był taki wielki wiec wyborczy i nagle dzwonią alarm właśnie przez komórkę C3, że podczas wiecu wyborczego doszło do zdarzenia i ochrona kandydata na prezydenta jakby wzięła w jasyr nasz samochód misyjny wraz z załogą, nie? No i okej, nie? Ja byłem dowódcą Brown Commander, czyli dowódca taktyczny. No i przychodzi polski komisjoner i mówi, no, że jest zdarzenie i tak. Ja mówię, dobra, mamy Nigeryjczyków, no i przez radio do Nigeryjczyków, że alarm, nie? Że się ubieramy. No i pytam polski komisjonera, jaki jest rozkaz, nie? I on mówi tak. Kurczę, jesteś tak wyszkolony, nie bym chciał zobaczyć, jak wy działacie. Odbijcie ten samochód, nie? Mówię, ale tam jest, nie wiem, parę tysięcy ludzi, a 30 policjantów, nie? A on mówi, nie, autoryzuje użycie broni, nie? No to dobra, nie? No i tam, no i poszliśmy na odprawę, no i trzeba określić, co mają wziąć, bo nie da się wziąć całego wyposażenia, nie? No i mówię tym Chińczykom, że raczej tym Nigeryjczykom, że bierzemy sobie tylko broń ze sobą i kamizelki kuloodporne, bo w zasadzie to by tam nie mieli po co jechać, nie? Ale wyjeżdżaliśmy z bazy przygotowania, to będziemy strzelać, nie? Ale okazało się, że wszyscy są w Liberii rodziną, jak tam się dogadali, i okazało się, że w ogóle to nie było żadne zdarzenie polityczne, tylko po prostu jeden ochraniarzy prezydenta w samochodzie naszym rozpoznał gościa, który by tam był winien jakieś dolary liberyjskie, nie? No i zawłaszczyli to auto i zaczęli negocjować, odebrali długu, nie? A nas zdążyli w międzyczasie wysłać uzbrojonych, żebyśmy odbili to auto, nie? W 30. Tutaj jak byliśmy, jak powiedział ten patrol, wszędzie są chińskie firmy. No i trzeba było gdzieś nocować, więc Nigeryjczycy nocowali w takim compoundzie ONZ, a Chińczycy się dogadali z miejscowym przedsiębiorcą i spali sobie tam u niego i oczywiście tam próbowali tam te swoje samochody, no robili im serwis. Tutaj słyszysz tę muzykę w tle, nie? To Chińczycy właśnie montowali, także jest podnośle. Tu możecie wtedy zobaczyć, jak wygląda Liberia. Tak wyglądają wioski. Tu właśnie robi nam drogę. O. A to było tutaj ten samochód, ten czerwony. To była swoja historia. Ja myśmy dojechali konwojem. Stały samochody. Ja szedłem już konwoju. Każdemu kierowcy mówiłem, my jedziemy pierwsi. Okej. Okay. On był jeden, który nie posłuchał. I podjechał i utknął. Normalnie by go gościu wyciągnął. Gościu przyszedł do niego i powiedział, pan Zrybki mówił, że masz czekać, nie czekałeś, to robić, czekał cały dzień. No i mówił zostać, nie? A tu wracamy po patrolu, no i widzicie, tak jak mówiłem, oni tak witają swoich po patrolu, nie? Są te smoki tradycyjne. Także ja jeszcze bym mógł tak długo mówić, ale mam ograniczony reżim czasowy. W związku z tym to jest chyba większość rzeczy, które chciałem opowiedzieć o Liberii. Ta misja się zakończyła. Zakończyła się pełnym sukcesem. Wycofaliśmy się bez strat w czasie samego tego zabezpieczenia wyborów prezydenckich. Myśmy obserwowali Liberyjczyków, jak oni się przygotowywali do wyborów, jak to przeprowadzili. Nie mieli z naszej strony żadnej pomocy. Myśmy się szkolili, to wszystko co widzieliście, myśmy się szkolili do ochrony siebie, swojego personelu. Natomiast Liberyjczycy spisali się po prostu na szóstkę z plusem.
świetnie to zrobili, świetnie zabezpieczyli te całe wybory. No po prostu nawet jak tam były te wiece wyborcze, takie sprawy techniczne typu wykonanie objazdów przez policję, drogówki, no po prostu nikt się nie spodziewał, że oni tak to przeprowadzą. Nikt. Nie? Wyszło świetnie. Te oddziały FPU iberyjskie się też z nami szkoliły z pełnym entuzjazmem. Oni tam czy się czegoś nauczyli, czy nie, to jest jakby sprawa drugorzędna, ale faktycznie oni chyba uwierzyli w to, że mogą walczyć i mogą zwyciężać. Bo ten oddział iberyjski, on stworzony został z dwóch pododdziałów, czyli z komórki antyterrorystycznej i z takich oddziałów prewencji miejscowych, nie? No to teraz czekam na pytania, to wszystko jest oryginalne, można dotykać. To jest mój mundur, tylko buty są nieoryginalne, buty przyjechały z, też są misyjne, od kolegi z Kosowa. Z Kosowa. Tu z Tomaszem wierciliśmy podeszły wczoraj, także naprawdę bardzo solidne, polecamy. A w tej Liberii teraz tam jest spokój, czy jest na dzień dzisiejszy? Tak, na dzień dzisiejszy jest spokój. Generalnie rzecz biorąc, Liberijczycy bardzo się rozczarowali tymi wyborami, dlatego że oni przez... W Afryce, i to nie jest tylko do jakby domena Liberii, ale każdego państwa afrykańskiego, to tam jest trochę tak jak w Polsce. Wszyscy narzekają, cały świat zawiązał spisek, żeby oni się mieli źle, czyli my mamy tak samo tutaj, nie? I oni bardzo mieli bardzo wysokie oczekiwania w stosunku do tego nowego prezydenta, bo on im dużo obiecał. A to jest prosty chłop, on skończył najprostszą możliwą szkołę, nie zna się na ekonomii, no i generalnie jakby podstawą jego programu wyborczego to jest to, że my nie będziemy kraść, nie? Ale jak wygrali wybory, to się okazało, że to jest katastrofa. Tam chyba w ciągu pierwszego miesiąca to chyba tam jego kolega, który został szefem banku liberyjskiego, tam uciekł z jakąś tam większą gotówką, także ta Liberia, tam się coś dzieje, bo ja się staram śledzić jakby to, co jest w tej Liberii, tylko że to jest to miejsce tak mało popularne, że tam generalnie jakby informacje z Liberii są mało dostępne w tych serwisach światowych, angielskojęzycznych nawet. Coś tam próbują, na pewno nie umrą, bo oni są powoli kolonizowani przez Chińczyków, więc Chińczycy tam pompują duże pieniądze. Jak ja zjeżdżałem, to właśnie oddawano do użytku lotnisko, nowe lotnisko, bo stare lotnisko to wyglądało tak jak baraki na Pyrzowicach, tylko nie ten terminal, to taka ostrawa to wasza, to jest na przykład tam to już Primavera, nie? To tam to miejsce, bo w ostawie na lotnisku, tam gdzie beczki trzymają, tak wyglądał terminal w Wądrowi, a jak wjeżdżaliśmy, to była budowla ze szkła i stali, to wszystko Chińczycy dotują, Chińczycy budują drogi. Więc oni też nie pozwolą tej Liberii umrzeć, natomiast może się zdarzyć tak, że ta flaga Liberii trochę będzie zmieniała, nie? Bo ciążą właśnie, jak, nie tylko zresztą Liberia, cała Afryka. Afryka zalewana przez Chińczyków. Czyli te drogi, które pan tam miał, te asfaltowe, to wszystko Chińczycy zrobili? Ta droga to jest w ogóle ciekawostka, bo tą drogę pierwszą zbudowali, jak ja tam byłem w 2009 roku, ją zbudowali. To była droga na północ do Tumbamburga i zbudowali ją Arabowie. Ale jak przyjechałem drugi raz, to ta droga generalnie wyglądała dokładnie tak samo jak przed budową, nie? Czyli ona się po prostu rozleciała i drugi raz budowali ją Chińczycy i widać było, że to już jest inna technologia i że to jest naprawdę jakościowo super, ale jeszcze był jeden projekt robiony taki drogowy, duży w Monrovii, sparaliżowali pół Monrovii tym, to robią Japończycy, ale to znowu Japończycy to robili jeszcze lepiej niż Chińczycy, ale robili to 10 razy wolniej. A jeśli chodzi o blokowanie dróg, to jak nasi Liberyjczycy kiedyś się przejęli tym właśnie, że mamy robić taki show de flag, czyli mają pokazy robić tej taktyki policyjnej, to oni się tak tym przejęli, bo oni mieli w ogóle dwie armatki wodne, które dostali w darach od Niemców. My w Polsce takich nie mamy armatek wodnych, naprawdę super to było. To oni normalnie, jak zrobili ćwiczenia, to zablokowali dokładnie całą Mądrowię, nie? Całą Mądrowię. Nikogo o tym nie poinformowali, nie? Podpalili opony, tam się pół Mądrowi paliło, główne skrzyżowanie podpalili, nie? Potem to gasili tymi armatkami, po prostu cudo, nie? Także teraz tam generalnie powiedziałbym, że raczej tam jest kiepsko. Natomiast nie dotknął ich za bardzo COVID. No, jak i całą Afrykę, bardzo mało osób choruje. To tak nie wiadomo, czy nie wiadomo. I też lekarze nie potrafią wytłumaczyć tego fenomenu. A nie żal panu, że pan już siedzi teraz tak na emeryturze? Cóż. Takie adrenaliny, co? Z uwagi na to, że jest szansa, że to będzie oglądała moja żona, to muszę powiedzieć tak. Nie żal mi, tak się cieszę, że się w parę nie mieści. Nie no, wiecie, ja byłem policjantem, bo ja chciałem być policjantem, ja nawet wstępując do policji nie wiedziałem, że jest jakiś inny system emerytalny dla policjantów, więc chciałem bandytów łapać, nie? Dopiero na szkole policji mi wytłumaczyli, że super, bo ja będę mógł za 15 lat odejść na emeryturę,
A jak się z tej policji zorientowałem, na czym to, jak to wygląda, no to generalnie chciałem jeździć na misję. Tylko że większość policjantów wtedy, gdy myśmy tam zaczynali tematy misyjne z kolegą, to miała świadomość tylko, że istnieje misja jednostka specjalna w Kosowie, więc chciałem trafić tylko Kosowo. No ale ja nie mówiłem w żadnym języku poza polskim, byłem mniejszy niż inni policjanci, tylko byłem sprawniejszy. No więc i miałem lepsze wykształcenie niż policjanci, tacy zwykli u nas. Więc zacząłem się uczyć angielskiego, po 5 latach wystartowałem do Kosowa, a jak byłem w Kosowie, to się zorientowałem, że oprócz w ogóle tej jednostki specjalnej są jeszcze inne misje, takie eksperckie. No to chciałem być ekspertem, no i mi się udało. A ciekawe jest to, wiecie, opowiem wam, jak się zorientowałem, że są inne misje, bo to jest ciekawostka. Szedłem sobie z moim kolegą, dowódcą plutonu, takim starszym panem z wąsami, po Mitrowicy w trakcie zabezpieczenia i tam siedzieli nasi międzynarodowi antyterroryści. Siedział taki wielki murzyn, ale on był olbrzymi, nie? No mówię do Krzysztofa, Krzysiek, patrz jaki wielki murzyn, a wielki murzyn czysty polski, tylko nie mów do mnie murzyn. Okazało się, że to jest jeden z dwóch murzynów, którzy byli polskimi policjantami w historii. Tylko jeden był Nigeryjczykiem naturalizowanym, a ten akurat, to był czystej krwi Polak. Mama była pielęgniarką gdzieś tam z wschodniej granicy i pracowała w Szczecinie. No i jakimś marynarzem Kubańczykiem miała dziecko i ten chłopak się urodził na Lubelszczyźnie, wychował i podał mi potem, bo się potem zakolegowali. On już biegał po Rżysku i tak dalej, nie? No wiadomo, że w Lubelskim jak mały murzyn to pewnie nie miał lekkiego życia, no ale w każdym razie poznałem go w Mitrowicy i ten sposób się dowiedziałem, że w ogóle wysyłamy policjantów nie tylko do tej jednostki specjalnej. Ale Czechów też spotykałem, już właśnie pani opowiadałem. W Kosowie, pamiętam jak pierwszy raz spotkaliśmy czeską armadę, no to byliśmy zachwyceni, bo bracia Słowianie. Potem w 2009 roku bardzo blisko współpracowaliśmy z kolegami policjantami z Czech, bo myśmy mieszkali w Monrovii, oni mieszkali w Buszu. I z uwagi na to, że tam warunki były bardzo trudne, mieszkaniowe, to oni mieli taki urlop na podratowanie zdrowia i przylatywali do tej stolicy. No a my z kolegą mieszkaliśmy na pewnym wypasie i tam gdzie mieszkaliśmy mieliśmy w ogóle basen i wszystko, więc oni przychodzili do nas na ten basen. I długo się przyjaźniliśmy, nawet tutaj teraz przed tą prelekcją próbowałem ich odnaleźć na Facebooku, żeby im wysłać informacje, ale niestety chyba już na Facebooku ich nie ma. No i później jak byłem w Gruzji, to pracowaliśmy w takich zespołach międzynarodowych. Ja akurat w swoim zespole byłem szefem komórki ekspertów międzynarodowych. Nie miałem Czecha, ale miałem w biurze dużo Czechów. I tam w Gruzji jest o tyle ciekawie rozwiązana sprawa bezpieczeństwa, że jak się wjeżdża w strefę przygraniczną 3-kilometrową, tak zwane security zone, to się wjeżdża co najmniej dwoma samochodami patrolowymi, które muszą być opancerzone. I zgodnie z SOP, czyli Standard Operating Procedure, czyli instrukcją misji, komunikacji między samochodami, z lekarzami i z wszystkimi biurami utrzymuje się w języku angielskim. Jest jeden wyjątek. Jeżeli jesteśmy w security zone, tej 3-kilometrowej strefie i w dwóch samochodach, są ludzie, którzy mówią w tym samym języku innym niż angielski, to można go używać. No i my zawsze, ale robić to specjalnie i robić to na złość, bo po naszym przeciwnikiem po drugiej stronie były oddziały FSB, czyli Straży Granicznej Rosyjskiej. Bo Straż Graniczna w Rosji jest traktowana jako jednostka specjalna. Zresztą w Polsce pani Czepczor, prawda, też nie chciałaby mieć taką samą kategorię, żeby iść do WOP-u, jak i do desantu. Normalnie sobie opowiadaliśmy po angielsku, ale u nas często byli właśnie Czesi. Myśmy się dogadywali, bo security zone się nie mówi pełnymi zdaniami, tylko się używa prostych komunikatów, prosto, prawo, lewo i do tyłu. Że będziemy mówić w swoich językach. I myśmy mówili po polsku, a Czesi mówili po czesku. A to zawsze skutkowało jedną rzeczą. Jak kończyliśmy komunikację po angielsku i przechodziliśmy na języki narodowe, to się pojawiał rosyjski helikopter, bo oni nie byli w stanie ustalić, gdzie my jesteśmy. Bo oni słyszeli po prostu... Nie, jak ja raportowałem do drugiego samochodu na przykład, nie? Direction Red 58, nie? Oni wiedzieli, bo mieli zaznaczone, co to jest czerwony 58, więc wiedzieli, w jaką stronę się poruszamy, nie? A jak powiedziałem, że jadę na czerwony 58, no to generalnie Rosjanie już nas nie rozumieli. I wtedy wysyłali helikopter, żeby wiedzieć, gdzie my po prostu jesteśmy, w którą stronę się przemieszczamy. Także z Czechami też współpracowaliśmy, no i miło wspominam. A w tej Gruzji to pan był wtedy, jak Saakaszwili był prezydentem? Wtedy jak była ta reforma? Tak, bo ja w Gruzji też byłem dwa razy. tu w Liberii też byłem dwa razy. Więc pierwszy raz pojechałem w 2011 i trafiłem na Saakaszwilego. I potem byłem w 2014, już był Brangidza, chyba się nazywał ten drugi prezydent z tego gdyńskiego marzenia. Także byłem. Ja tam trafiłem 3 lata po wojnie, zwycięskiej wojnie gruzińskiej,
Bo u nas znaczy nie jak to jest przedstawiane w Czechach, natomiast w Polsce jest to przedstawiane jako wojna rosyjsko-gruzińska. Nie? Ale ona nigdy nie była wojną gruzińsko-rosyjską, bo tam stroną agresywną byli Gruzini, którzy po prostu przeprowadzili operację, która nazywa się Operacja Przywrócenia Konstytucyjnego Porządku Prawnego na terenie Osetii Południowej. No więc to wybuchło w roku 2008 i po zwycięskiej wojnie, która trwała według Gruzinów 7 dni, a tak naprawdę 4 oni przegrali. I potem jeszcze przez parę lat rządził Saakaszwili. Potem już nie mógł być po raz kolejny prezydentem, więc zmienił konstytucję w ten sposób, że nie prezydent grał te pierwsze skrzypce, tylko premier i on postanowił zostać premierem, ale przegrał te wybory. Nie został premierem, no i musiał uciekać, ponieważ nowy rząd postawił mu zarzuty. No a teraz słyszeliśmy 2 dni temu, postanowił wzorem naszego Rejtana porzucić się na schodach w Tbilisi, no i został aresztowany i wybory znowu przegrał. I siedzi w więzieniu. Tak. Co najmniej 6 lat. Ja tam generalnie, ja go bardzo dobrze wspominam, bo Gruzja to, ja chyba nie widziałem tak bezpiecznego kraju jak Gruzja pod rządami Saakaszwilego, naprawdę. Jeśli chodzi o wojsko, o policję, szczególnie policję, to on tam wprowadził po prostu, zrobił tak, że w języku rosyjskim jest takie słowo jak wor. Wor w zakonie, dokładnie. Wor w zakonie to jest po prostu taki szef kryminalistów, nie? Takie jak tam cyganie mają swojego króla, to kryminaliści mają swojego wora w zakonie. I on tych wszystkich worów w zakonie albo wystrzelał, albo im pozwolił uciec na zachód. Czyli między innymi do Polski. Dlatego u nas też jest tyle zdarzeń kryminalnych z Gruzinami, bo to nie jest pierwszy sort Gruzinów, ci, którzy u nas są. No i tam było bezpiecznie. Generalnie w Gruzji, jak byłem tam w 2011 roku, to można było zostawić otwarte szyby w samochodzie, kluczyk w stacyjce i maszerować główną aleją Tbilisi o 12 w nocy, pijany jak Bela i śpiewać odbytomskich strzelców, chłopców zaciągają i była zerowa szansa, że ktokolwiek napadnie. I jak się rano człowiek budził i się stanie, że są moje kluczyki od samochodu, to wracał i samochód stał z kluczykami w środku. Nie było przestępczości zupełnie. Nam koleżance torebkę ukradli przed biurem, tak, torebkę, normalnie na wyrwę, wyrwał torebkę i uciekł. Złapali tego gościa, skazali go. Koleżanka mówiła, że na pewno to nie jestem, ale i tak dostał wyrok. Jeszcze się do tego przyznał. A jak nam ukradli rower, to też jest ciekawostka, tylko że z Gruzji. Tak, była sensacja, nie? Bo to na misjach Unii Europejskiej to troszkę wygląda inaczej niż w ONZ-cie, bo jest wyższy poziom organizacji, 7:30, mamy morning briefing, na ścianie wypisane są punkty, czyli nie ma, że tam ja chcę coś dodać, tylko jedziemy do punktów. Proszę, nocny watchkeeper, coś nie do powiedzenia. No i nocny watchkeeper staje i mówi, że mieliśmy zdarzenie, no bo wczoraj zginął rower. Okazało się, że był Fin, który miał rower. Mieszkał w takim małym bloku, takim malutkim i tam mieszkał też Austriak. Fin pojechał na urlop, rower zostawił w klatce. Austriak wraca z patrolu do domu i mówi, że nie ma rowera. I pomyślał, że Fin może komuś pożyczył. No to dzwoni do Finlandii, a Fin mówi, że nie. No to Austriak dzwoni do watchkeepera, żeby watchkeeper zadzwonił po tłumaczkę, żeby tłumaczka zadzwoniła na policję, bo musi mieć jakiś łańcuch języka, którym się rozumiemy. No i Austriak, potem staje Austriak i opowiada. I mówi tak, nie? Mówi, ja patrzę przez okno i ja myślę, że jestem w Nowym Jorku i niebiesko. Wyglądało tak, rower ukradli, ściągnęli komendanta wojewódzkiego policji, bo tam jest inna struktura policji, więc przyjechała tak, patrolowa policja, która jest osobą policją. Jest policja kryminalna, która nie ma nic wspólnego z patrolową policją i nawet nie mają tych samych kanałów częstotliwości na radiu. I ściągnęli przewodnika psa z psem policyjnym i ściągnęli jednostkę antyterrorystyczną. I przewodnik psa, pies pokazał drogę do najbliższego domu gruzińskiego, taka chata, która się lekko waliła. I oni tam poszli, ta jednostka specjalna weszła do domu, wygoniła gospodarzy, przeszukali cały dom od fundamentów aż po sufity, nie znaleźli rowera, przeprosili i wyszli. I na drugi dzień wysłali tam, bo akurat w mojej jurysdykcji była właśnie ta miejscowość, do komendanta wojewódzkiego, to on powiedział, jak się ten rower nie znajdzie, to ja skończę na ulicy. I po 2 tygodniach odnieśli sukces, znaleźli rower. To jest drugi przypadek na świecie, gdy rower policja znalazła, nie? Pierwszy to był rower mojej córki 2 tygodnie temu. Dobra. Panie Arturze, bardzo dziękuję za fascynujące opowieści. Ja Państwu bardzo dziękuję za przybycie i zapraszam już na kolejną 185 wykład i to będzie poświęcone lataniu. Spotkamy się z instruktorem lotnictwa, panem Dariuszem Cymerysem. 25 listopada zapraszam do odwiedzenia 17 listopada. Dziękuję ślicznie. Wszystkiego dobrego.